Hejka, witam was wszystkich na naszym kanale. Wiem, troszkę mnie nie było, no ale wiecie, tam sprawy rodzinne po prostu i no siłą rzeczy gdzieś tam nie było czasu na te filmy, nawet za bardzo o tym nie myślałem, ale dzisiaj postanowiłem, że nagram taki krótki materiał. Może tym razem sobie przejdziemy, zobaczymy jak tam wyglądają nasze kolokazje, bo dość fajnie się wybarwiły. Powiem wam, że nawet nie wiem, nie było mnie tutaj dość długo u mamy, bo ja teraz tutaj nie mieszkam. I strasznie to wszystko porosło, dlatego już przełączam kamerkę, no i zobaczymy, co tutaj słychać w tym naszym egzotycznym ogrodzie. Tą panią to chyba pamiętacie, nie? Nie sposób nie pamiętać. Nerka też jest przeogromna. Dzisiaj jest u nas totalny upał, że godzina jest około 12 i jest 30 stopni, 33 stopnie bodajże, a ma być jeszcze więcej, więc totalny upał. Patrzcie jak Waszyngtonia wygląda, ile ona wypuściła liściorów, niesamowite. Ale nie o tym dzisiejszy materiał, przejdziemy sobie tutaj do kolokazji, bo one naprawdę fajnie wyglądają, zresztą zobaczcie sami. Wam, że mega to wszystko robi wrażenie. Siedzę sobie teraz na ławeczce i patrzcie jaki mam tutaj look na tą naszą tropikalną wyspę. Tutaj mamy dookoła ścieżki zrobione, tak jak mogliście zobaczyć na wiosnę. No i mega to wszystko fajnie wygląda. Banany tak samo, wszystko to rośnie. Jak się po prostu nie widzi czegoś dziennie, to dopiero można zobaczyć różnicę w tych wszystkich roślinach, jak to wszystko porosło. Pozwólcie, że teraz sobie przejdziemy, popatrzymy sobie tak po kolokazjach, powiem wam jakie to są nazwy tych kolokazji, bo nie wszyscy wiedzą. Tutaj mamy kolokazję bodajże, muszę zobaczyć, bo nie pamiętam już, Emerald Mist. Idziemy dalej. Zresztą nie tylko kolokazje porosły, banany również, maurelasy. Mamy rącznik, no i patrzcie, co tu się dzieje w tej naszej egzotycznej dunicy. Tutaj mamy Lima Aide kolokazja. Mamy wielką alochę. No jest naprawdę olbrzymia w tym roku. A dopiero tak naprawdę sezon się rozpoczyna na dobre. Jeszcze myślę, najwięcej będą miały do pokazania w sierpniu, we wrześniu. Wtedy są największe. Patrzcie, jakie kolory. Tutaj mamy kolejną Emerald Mist. Tak się prezentuje. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolokazję Lime Gecko z kropeczką. Tu mamy kolokazję Teacup, herbaciany kubek. Widzicie dlaczego? Bo liść się kształtuje w taki kubeczek. Tu mamy naszego ulubieńca, czyli Pharaon Mask. Te wybarwienie petarda. Tutaj jest kolokazja Yellow Splash. Zobaczcie jakie ma wybarwienie ekstra. Patrzcie. Tutaj mamy kolokazję Black Magic. Idziemy dalej. Tutaj jest kolokazja Yellow Adman. Też ma takie wybarwienia, takie plamy jasne. Tu mamy kolokazję Fontanesi. Tu jest kolokazja Redemption, też mega wybarwiona. Tutaj jest kolokazja
Aurora Princess. Patrzcie, jak to się prezentuje. Jakie ona ma zarąbiste wybarwienia. Mega sprawa. Mamy kolejnego faraona. Tu jest jeszcze Lima Aide. Następną kolokazją jest kolokazja Siamrubby. Z innej perspektywy wam to pokażę, żebyście widzieli te wybarwienia różowe. O, tu mamy alokazję Brisbanensis, też ładnie wybarwioną. No i kolejna kolokazja Yellow Adman. Tu mamy kolejnego Redemption. Tak to wszystko fajnie wygląda. Eskulenty najzwyklejsze. Też tu jest już zieloniutko. Idziemy zobaczyć do bananów, bo tam przy tych bananach widzę, że zaczęły kwitnąć. Sorry, jest taki upał, że mi telefon przestał nagrywać po prostu. Chciałem wam pokazać jeszcze te nasze basioki kwitnące. Zobaczcie. Spróbuję tutaj odsłonić, żebyście widzieli. O, patrzcie, tutaj jest kwiat. O, i tam są małe bananki. Tak samo jest na jednym z odrostów z tamtego Misabasio. Macie jeszcze oczko wodne. Będziemy musieli dolać zimnej wody rybom, bo to jest po prostu tragedia, jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj. No i tak to, moi drodzy, wszystko fajnie wygląda. Tak jak mówię, szybki film. Fajnie to porosło, kanny, kolokazje. Zrobił się tutaj taki egzotyczny busz. Tak jak chcieliśmy, taka wysepka z roślinkami, kolokazjami i tak dalej. No i ta donica, myślę, że też zdaje fajne egzoty. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, no to piszcie w komentarzu. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.